Zdaniem Hanny Bakuły, pisarki i malarki, te same zasady, co w przypadku psów, winno się stosować w odniesieniu do mężczyzn. Ja nie chciałabym być niegrzeczna, ale z mężczyzną jest troszeczkę tak jak z psem. Pies kocha swojego pana. Jeżeli kocha pana, to aportuje, wszystko przyniesie. Mi kiedyś mój pies przyniósł pół żaby i położył na brzuchu, bo po prostu pół zjadł, ale pół było dla mnie, prawda? Mężczyzna po prostu widzi co innego niż kobieta. My ciągle zakładamy, że on słyszy i widzi to samo co my. To są dwa różne gatunki. Inaczej widzi słoń, inaczej widzi komar. I naprawdę różnica jest aż taka. Wobec czego myślę, że mężczyźnie trzeba dawać bardzo jasne polecenia. I jeżeli się powie, nie mówimy, cały kubeł na śmieci jest pełny. Bo to ciągle nie jest nic. Nawet czy mógłbyś, kochany, wynieść śmieci jeszcze do sypu, zamknąć klapę i przynieść kubeł z powrotem. Wtedy na pewno, bo jak powie pani facetowi, kubeł jest pełny, to on pójdzie sobie, włączy telewizor i będzie mecz oglądał. A wynieść jest już poleceniem. Ja wiem, że to jest straszne. To się nazywa mizoandryzm, to co ja reprezentuję, czyli mizoginizm w drugą stronę. To jest kobiety, które nie przeceniają mężczyzn, są mizoandrystkami. A jaka pani zdaniem jest recepta na udany związek damsko? Miłość. Jedyna, tak, bo jak kogoś kochamy, czy ktoś nas kocha, no najlepiej z wzajemnością z dwie strony, to wszystko nam się podoba. Jest taka ilość dobrych chęci, jaka jest możliwa. Natomiast myślę, że tylko miłość uzasadnia bycie razem dwójki ludzi. No, co je potem narobią dzieci i muszą być, ale dobrowolne bycie dwojga ludzi uzasadnia tylko ogromne uczucie i przyjaźń. No właśnie, bo ja tak myślę, że też dobrze by było się lubić, prawda? Ja nie, no pewnie, to jest ideał, ale myślę, że jak się zakochujemy, to lubienie jest na drugim planie. Seks jest na pierwszym, jakieś bzdury, kłamstwa, jakieś zachowanie infantylne, i to jest zabawa na całego, tylko że to mija. I wtedy powinna zostać przyjaźń. Hanna Bakuła wie, co mówi. W końcu miała czterech mężów.